LPR Legwan, czyli lekki pojazd rozpoznawczy Legwan. Opis i omówienie, ponieważ tutaj warto pamiętać, że te około 400 sztuk, które zamawiamy, które mają być dostarczone do 2030 roku, które oczywiście są oparte na południowo-koreańskim KLTV 4x4, który wszedł do służby w Korei kilka lat temu i oczywiście przez kilka państw został zakupiony, to najprawdopodobniej taki początek, gdyż to zapotrzebowanie na samochody tego typu, czyli samochody będące tak pomiędzy tymi żmijami, pomiędzy tymi aero, które mają masę całkowitą do 3,5 ton, a tymi zdecydowanie cięższymi pojazdami, które już mają masę nawet do 18 ton, tą dopuszczalną masę całkowitą, to zapotrzebowanie jest określane na ponad 3000 sztuk. Niektórzy twierdzą, że jeśli chodzi o pojazdy ważące na przykład tak jak dzisiejszy bohater, około 3700 kg, mające dopuszczalną masę całkowitą 5,7 tony, to że tutaj to zapotrzebowanie jest nawet przekraczające 4000 sztuk. I oczywiście LPR, lekki pojazd rozpoznawczy, to zamówienie na 400 sztuk, to jest zamówienie na właśnie tego typu pojazdy, lekkie pojazdy, lekko opancerzone, o dużych możliwościach, jeśli chodzi o rozpoznanie, tylko że zapotrzebowanie dotyczące pojazdów, które będą oparte na tej konstrukcji, a będą to pojazdy dowodzenia wielozadaniowe, takie transportowe, to jest właśnie te pozostałe, no, dosłownie kilka tysięcy egzemplarzy. To jest początek, ponieważ należy pamiętać, że tak jak wspomniałem na początku, jest to pojazd południowo-koreański, KLTV 4x4, który jest produkowany od kilku lat w Korei, którego użytkownikami jest kilka państw i po podpisaniu umowy jak na razie te samochody mają do nas trafiać w całości. Niektóre elementy mają być u nas, to znaczy w Rossomac SA w Siemianowicach Śląskich montowane i dopiero później przekazywane wojsku. Tylko że z czasem te nasze kompetencje mają się zwiększyć i ma to być już poziom nie tylko, że dodajemy łączność, obrotnice, pewne takie drobne rzeczy, ale tutaj ten zakres tego, co będzie u nas wykonywane, ma być coraz większy. I w końcu docelowo mamy być producentem, montażystą tych pojazdów, no oczywiście gdy te ilości zapewne się zwiększą. Ponieważ LPR Legwan to początek z założenia i pojazdy tego typu mają być pozyskiwane dalej. W znaczeniu, że potrzebujemy tych pojazdów dowodzenia, pojazdów wielozadaniowych, transportowych właśnie w tym rozmiarze, właśnie tej wielkości. Zaproszę może Was do zasubskrybowania, do ocenienia, do skomentowania, do wsparcia kanału. Dziękuję oczywiście za wszelkie formy wsparcia, czy to Patronite, czy to też postawienie symbolicznej kawy. Linki w opisie. Zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich innych kanałów. Wracając do Legwana, to pamiętajmy, że ten protoplasta, czyli właściwie nasz Legwan, to KLTV występuje w różnych rozstawach osi, w różnych długościach. Mogą być to pojazdy nieopancerzone, mogą być to pojazdy lekko opancerzone, jak właśnie Legwan i z różnym wyposażeniem. Tutaj wybraliśmy wariant K153, czyli wariant rozpoznawczy. I gdy mowa o tym pojeździe, to jest to pojazd o długości 4,90 m, szerokości 2,19 m, wysokości 198 cm, ale tutaj oczywiście pamiętajmy, że mówimy o wysokości do stropu, do dachu. Powyżej w tych wersjach, które u nas będą służyć, będzie obrotnica. I albo to będzie UKM 762, albo to będzie coś już cięższego, czyli na przykład 12,7 mm, albo jakiś granatnik automatyczny 40 mm, no albo coś, co... No, będzie zamówione. Pamiętajmy, że te KLTV-ki 4x4 występują w wersjach również z PPK-ami, więc chyba jest jak najbardziej możliwe, żeby w tych naszych kolejnych zamówieniach tego typu rozwiązania były również u nas. Jeśli chodzi o napęd, jeśli chodzi o napęd, to mamy tu 3-litrowy silnik diesla
Oczywiście V6 generujący 225 koni mechanicznych i oczywiście, ale to jest coś bardzo ważnego, mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów. Niektórzy uważają, że skrzynia ręczna byłaby lepszym wyborem, ponieważ wiecie, mamy panowanie nad pojazdem, ale no, gdy jedziemy i jest niebezpiecznie, no to lepiej mieć ręce na kierownicy i móc w pełnym zakresie móc obserwować i kierować tym pojazdem. Tak jak powiedziałem, ten silnik jest sprzężony z automatyczną skrzynią biegów. Jest to skrzynia Hyundai PowerTech A8 TR1. 8 przełożeń do przodu, no, automaty tak dzisiaj mają. I on w znaczeniu Legwan może rozpędzić się do prędkości maksymalnej 130 km na godzinę. Pamiętajmy, że to nie jest zwykła terenówka, to już jest pojazd o masie dopuszczalnej 5700 kg, więc no, to nie jest lekki pojazd i te 130 na godzinę to jak najbardziej prędkość wystarczająca. Jeśli chodzi o pojemność zbiornika paliwa, tu jest bardzo ciekawa informacja, ponieważ wyjściowo to jest tylko 76 litrów. Dlaczego mówię tylko? Ponieważ w optymalnych warunkach to spalanie i tak przekracza 10 litrów na 100 km, bliżej 15 niż 12, chociaż oficjalnie 12, a gdy taki Legwan wjedzie w cięższy teren, to 25 litrów też bez problemu jest w stanie łyknąć. Chociaż jest możliwość zwiększenia tego zbiornika paliwa. Z tego co wiem, chyba nie skorzystaliśmy z takiej możliwości, ale do końca, no niestety tego nie wiem. Ale te 76 litrów w mojej opinii mogłoby być no, powiększone. Przynajmniej do tej setki, jeśli nie do 120 litrów. Tutaj musimy pamiętać, że jednak to pojazd, który na przykład z tą obrotnicą, który w pełni załadowany, czyli 3700 plus 2000 kg, mamy prawie 6 ton, ciężki teren, 25 litrów, no niecałe 300 km na zbiorniku paliwa, troszkę mało. Przydałoby się 400-450 km zasięgu w trudnych warunkach, no ale to może my możemy sobie gdybać, nie wiedząc, że na przykład ten 76-litrowy zbiornik paliwa no, jest w odpowiedni sposób zabezpieczony przed ostrzałem. I tutaj gdy mowa o ostrzale, trzeba pamiętać, że ten Legwan, nasze Legwany, mają spełniać pierwszy poziom według Stanagu, czyli chronić przed tymi najprostszymi zagrożeniami. Tutaj już nie ma może jakichś wielkich odporności. Tutaj jest to odporność przeciwko odłamkom od 155, chociaż nie w tak szerokim zakresie jak niektórym by się wydawało, tutaj ma być odporność przeciwko 5,56, 7,62, tylko że ten poziom pierwszy Stanag, ta odporność balistyczna według Stanag 45,69 poziomu pierwszego, no to jest takie podstawowe zabezpieczenie. No, ale lepiej mieć podstawowe zabezpieczenie niż tak jak w przypadku tych lżejszych wspomnianych pojazdów o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, no właściwie nie mieć w ogóle żadnego zabezpieczenia. Nie wiem, jak się przedstawia kwestia, jeśli chodzi o miny. Jedyne, do czego dotarłem, to na przykład odporność przeciwko tym prostszym minom, na przykład przeciwko minom przeciwkopiechotnym i takie dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ochronę przeciwko fugasom, czy też przeciwko kasetówkom, które nie zdetonowały. Zagłębię się, więc jak coś to wrzucę oczywiście w komentarzu. Ale pamiętajmy, że to jest pojazd ważący 3700 kg. Do tego lekko opancerzony, więc tutaj ta odporność, no fizyki nie oszukamy, nie będzie jakaś spektakularna. To będzie dobra odporność, tylko że no, nie spodziewajmy się, że tutaj będzie coś jakoś gigantycznie odbiegające od takich zwykłych, normalnych rzeczy. Więc może dwa słowa o tym, czy to dobry wybór. Oczywiście no, fajnie by było, gdybyśmy takie coś opracowali samodzielnie. No, fajnie by było, tylko że nie opracowaliśmy i nasze zapotrzebowanie na tego typu pojazdy, nie tylko te rozpoznawcze, o którym dzisiaj mówimy, on będzie robił wszystko.
to nie tylko będzie pojazd rozpoznawczy, tutaj sobie to wytłumaczmy, ale nawet gdybyśmy kupili te 3000 sztuk poza nim, to to zapotrzebowanie jest no, straszliwe. To jest zapotrzebowanie na 10-15 lat temu. Te wszystkie Honkery, Humvee, one już dawno powinny być zastępowane. I to nie chodzi tylko o to, że mają na przykład słabą odporność, nie chodzi tylko o to, że te możliwości są słabe. One już mają swoje lata i ich utrzymanie no, jest coraz kosztowniejsze. A jeśli chodzi o komfort, pamiętajmy, że mam nadzieję, że zostaną te Legwany, z tego co wiem, jak najbardziej zamówione i z klimą i z wszystkim tym, co spowoduje, że na przykład ten kierowca i 7-8 dodatkowych żołnierzy, tutaj zobaczymy jak ta konfiguracja będzie wyglądała, no mieli takie warunki, że po tych kilku godzinach używania go wyjdą i jeszcze coś będą w stanie zrobić, a nie padną na pysk. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no, do takiej sytuacji nie dojdzie. Jeśli chodzi o Legwany, to raczej o te pozostałe pojazdy, to mam nadzieję, że w dużym zakresie będziemy posiadać kompetencje, jeśli chodzi o produkcję przynajmniej tych części, tych elementów, które się zużywają i które są najczęściej potrzebne, jeśli chodzi o serwis. Tak, żeby to użytkowanie tych pojazdów było po prostu tańsze. No nie do końca liczę na przykład na to, że te silniki 225-konne będziemy nie montować, tylko produkować. W to nie wierzę, ale na przykład całą resztę jak najbardziej. A wtedy wystarczy zrobić odpowiedni zapas części i wtedy one będą wszystkie sprawne. Więc myślę, że to pierwsza umowa, że jeśli ta współpraca z Kią będzie taka jak trzeba, to wówczas tych pojazdów, umów na te kolejne pojazdy, czy to pojazdy dowodzenia, inne rozpoznawcze, wielozadaniowe, transportowe, tutaj do wyboru, do koloru, że te kolejne umowy będą się realizować. Jeszcze raz powtórzę, zapotrzebowanie jest gigantyczne. Czy można było kupić lepszy pojazd? No, pewnie można było kupić lepszy pojazd, na pewno by się taki znalazł, ale stwierdzono, że to rozwiązanie jest najlepsze. Może tutaj ta możliwość, że jednak dużo będziemy później coś w nich grzebać, będziemy mogli dostosowywać je do naszych warunków. Nie widziałem umowy, więc się może nie będę wypowiadał, ale może to właśnie przekonało tych, którzy byli decyzyjni. Duże potrzeby, pojazd bardzo potrzebny. Cieszy to, że jednak będzie w jakiś sposób uzbrojony, że ma opancerzenie, choćby ono było ta ochrona balistyczna na tym pierwszym poziomie, to jest zdecydowanie coś lepszego niż na przykład oferują inne pojazdy, które obecnie używamy. Dzielność w terenie podobnież jest wystarczająca. Miejmy nadzieję, że będą to pojazdy bezawaryjne. Tu jednak są to sprawdzone rozwiązania, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Potrzeby mamy duże. Dobrze, że zaczęliśmy je zaspokajać, a nie znowu myśleć 20 lat, że może to, może wyprodukujemy, ale może nie wyprodukujemy, bo nie potrafimy. Decyzja została podjęta. Miejmy nadzieję, że to będzie realizowane w sposób odpowiedni. Do czego ma służyć ten pojazd? No, jak sama nazwa wskazuje, do rozpoznania, ale w mojej opinii bardziej będzie to i wozidło, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o operatorów, czy to PP-ków, czy to manpadsów, czy to bezzałogowców, mobilny, nie za duży, potrafiący się obronić, posiadający pewien poziom ochrony balistycznej, no taki pojazd jest nam potrzebny. No, nie mówiąc o komforcie, nie mówiąc o tym, że no jednak nowy nie będzie tak często musiał być remontowany. Z tego co słyszałem, on nie ma odłączanego automatycznie tylniego mostu jak niektóre nasze pojazdy. Nie, ta technologia jeszcze nie dotarła do Azji. Mam nadzieję, że nie dotrze, jeśli wiecie o czym mówię. No cóż, kończmy. Dziękuję za uwagę. No, chciałem tak po prostu przybliżyć ten pojazd i to, że jest zapotrzebowanie na niego gigantyczne. Ciekawe, z jakimi oponami będzie dostarczane. Gdy mówiłem o jednym z pojazdów, który zamawiamy w przeszłości, zwróciliście uwagę, że te opony, z którymi zostały zamówione, no to może na drogę tak, ale w terenie już gorzej. No, opona w terenie to jest coś niesamowicie ważnego. Zobaczymy. W tym roku już kilka egzemplarzy zostało dostarczonych. Jeden z nich ma być właśnie poddany próbom, żeby ten poziom pierwszy stanak
spełnić. A do końca roku chyba 16 sztuk ma do nas być już dostarczonych, przerobionych i mają trafić już do wojska. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ocenienia, skomentowania. Zapraszam na kartę społeczności, zapraszam na inne materiały. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do wsparcia, czy to poprzez postawienie kawy, Patronite'a. Wiecie, co robić. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.